Hej. A to stały schemat, który bardzo często się powtarza i tutaj panie mają szerokie spektrum wyboru, które są kumate, które wiedzą, jak to działa. Jeżeli facet był bardzo gnębiony przez swojego ojca, tak samo dotyczy partnerki, to możemy obrócić to. Jeżeli partnerka była bardzo gnębiona przez swojego ojca, była katowana, bita, no wręcz znęcał się nad nią, tak bym powiedział. Był niedobrym dla niej człowiekiem, dla własnej córki. I teraz ta partnerka lub partner, ale skupmy się na partnerce, poznaje mężczyznę, poznaje ciebie, poznaje tego wpojonego z zasadami kulturalnego, fajnego człowieka, który po prostu, który no, emocje gdzieś zgubił, ale za to ma wysoki poziom inteligencji, ma kulturę osobistą, ma do tego bardzo szerokie horyzonty, bardzo ładnie sobie daje radę w życiu, jest przystojny, jest zamożny i tak można by było prawić w samych superlatywach, ale duży poziom emocji, za bardzo nie wie, co to jest, no bo ponieważ wszystko dostał na tacy, wszystko ma kulturalnie sobie poukładane. Jego aparycja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Można powiedzieć tylko, no, jak kobieta spojrzy na niego z boku, powie istny ideał. Tak bym go mógł przedstawić. Być może ty nim jesteś. Ale nie wiesz, że ta partnerka miała ojca, który był po prostu psychopatą, wariatem. Znęcał się nad nią. Do teraz cały czas chodzi z traumą, jak tylko sobie pomyśli na ten temat. I tutaj muszę cię bardzo często rozczarować, bo może coś takiego nastąpić, że pomimo tego, że jesteś ideałem, masz na, jakbyśmy wymienili, 100 punktów, jakie powinien mieć facet dla kobiety, czyli jesteś przystojny, jesteś mądry, dobrze sobie radzisz, jesteś dobrym człowiekiem, jesteś wykształconym, jesteś inteligentnym, znasz 4 języki, znasz 3 fakultety. I tak byśmy wyszczególnili 100 pozycji za tobą, za tobą po prostu. Ideał faceta to jesteś ty właśnie. Tylko z jednym minusem, bez emocji. Bez nie potrafisz zbudzić w kobiecie emocji, bo to gdzieś tam po prostu nie nauczyłeś się tego i nie wiesz, jak to powinno wyglądać. I ty poznajesz tą kobietę. Też, bo ona ma często bardzo cukierkową buzię. Mówisz, jejku, jaką ty jesteś, jakim ty jesteś aniołkiem. Wow. To co, umówimy się na kawę, bo ty jesteś takim aniołkiem. No to ona, patrząc na ciebie, mówi, no nie mam większego wyboru, no mam ideał, to się z tobą spotkam, no pewnie, że tak. Spotyka się raz, drugi, trzeci i czwarty. Zakochałeś się w niej, nie wiem, czy ona się zakochała w tobie, no ale zakochałeś się w niej na pewno, ponieważ wzbudziła w tobie również ciekawe wrażenie, ponieważ być może studiujecie na tej samej uczelni, być może macie te same zainteresowania, być może coś tam, coś tam. I w pewnym momencie ona po tak cudownej, po roku cudownej sielanki, ona cię zostawia z jakimś największym oprychem, który jest w szkole. Chamem, prostakiem, wulgarnym. Takim można powiedzieć, że każda prawie nauczycielka marzy, żeby go wyrzucić ze szkoły. U dyrektorki to był na pokoiku, jest głównym dżentelmenem, który tam przychodzi po prostu, bo są cały czas skargi na niego. Jest największym, można powiedzieć, największym, żebym nie powiedział, jest największym, najbardziej problematycznym dzieckiem w tej szkole, największym chamem, największym prostakiem. Czy wizualnie jesteś od niego przystojniejszy, ale on po prostu ma ten chamski taki wyraz twarzy, bezczelny, taki po prostu wręcz, jakby go dawali do bajek, to potwór. I dlaczego ona z nim zaczęła się spotykać, a ciebie zostawiła, powiedziała, jesteś fajny, ale. I dlaczego u ciebie wyszczególnimy 100 podpunktów, jednego, którego zabrakło emocji, u niego wyszczególnimy może 3, 4, 5, ale ta twoja wartościowa, ta mądra,
ta inteligentna dziewczyna, ta kochana, którą mówiłeś, że on kocha, że jest taka, owaka, bujałeś cały czas w chmurach, zaczyna spotykać się z nim, a ciebie zostawi. Nie zastanowiłeś się dlaczego? I to również jest pytanie do was, piszcie oczywiście w komentarzach. Dlaczego takie sytuacje się zdarzają, że niby ideał chłopaka, niby 10 na 10, a kobiety idą do łobuzów, do chamów, do bezczelnych, takich naprawdę zwykłych prostaków, z którymi czują się fantastycznie, dobrze i niesamowicie. Zapomniałeś też, że ona miała takiego tatę, który ją bardzo mocno gnębił, a bardzo często tak już jest w naszym życiu, że córka wybiera partnera jak tata. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim. W każdym bądź razie piszcie na dole w komentarzach, co wam się przytrafiło, czy widzieliście takie sytuacje, dlaczego takie sytuacje się zdarzają. Dlaczego macie się rozpisywać? Ponieważ jeden komentarz czasami może zmienić komuś życie, jeden komentarz może kogoś postawić na nogi, jeden komentarz być może zmieni komuś całkowicie światopogląd, jeżeli będzie bardzo ładnie napisany. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam was z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Hej!